Poseł Wiesław Szczepański z Lewicy złożył w Sejmie interpelację skierowaną do wicepremier Jadwigi Emilewicz. Chodzi o fabrykę Lighthäuser z Leszna, której pracownicy znaleźli się w dramatycznej sytuacji. Jak już informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, sytuacja zatrudnionych w zakładzie Lighthoiser w Lesznie jest dramatyczna. Pracownicy nie mają żadnej wiążącej wiedzy o swojej przyszłości, nie wypłacono im wynagrodzeń. Ani dyrektor firmy Tomasz Naze, ani niemieccy właściciele nie uznali za stosowne, by ich poinformować co dalej z zakładem, mówią Pracownicy. W swojej interpelacji poseł Wiesław Szczepański zadał wicepremier Emilewicz cztery pytania. Czy zna sytuację w zakładzie? Czy w ramach ustawy tarczy antykryzysowej istnieje możliwość pomocy takim zakładom jak Lighthäuser, których właścicielem jest grupa zagraniczna? Jak można pomóc pracownikom? Czy ministerstwo nie widzi potrzeby kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie praw przysługującym pracownikom? Firma Lighthäuser z kapitałem niemieckim zatrudnia w Lesznie około 200 osób. Jeśli zakład upadnie, będzie to pierwsze grupowe zwolnienie w mieście w dobie pandemii.